Witam! I ostatni odcinek skończył się na krowach. A ile krówek tam się doprowadziło? 5 chyba, nie? O ile dobrze pamiętam. 3, 4... O, tu jakaś tarcza lepsza jest. A, tu jest 4, dobra. Jest 5, dobra. Jest 5, Mirko niech tam siedzi, bo i tak go nie mogę poruszyć. I teraz... Mam dwie w zapasie. Możesz na razie stać, Staszko, i pilnować krów. Bo takie jest w sumie twoje zadanie. Mam nadzieję, że dzisiaj już smoka ubijemy. Mamy nową krowę! O ile się pospieszę z tymi krowami. No chyba, że jeszcze coś będzie. Dalej krówki. Będziemy polować na dzika? A tutaj bramę mam otwartą. Spoko. Was dam pod dwójkę. I czekajcie przy wojach. Dycha miała być, nie? Dobrze pamiętam? 10. Hurra! Mamy nową krowę! Może nieco przyspieszę. Gdzie ta krowa idzie? Ty masz tutaj stać, głupia! No. Tu i się nie ruszasz. Okej? No. I tak ma być. Dlaczego akurat stąd musiała wyjść? Mamy nową krowę! No kurde, głupia! Masz tu stać! Mam nadzieję, że teraz mnie żadne wilkołaki nie zaskoczą. Już, już. Oby. Bo to, co wcześniej się wydarzyło, to jednak, kurczę, było bardzo niespodziewane i bardzo wredne. Tak znikąd się pojawiły. Ja już miałem iść do gospody. I powolutku krówki sobie... Szalona! Wow, pierwszy raz widzę taką nazwę. Pierwszy raz widzę, żeby krowa się tak nazywała. Szalona. Malina, jagoda, kropka, łatka. No te inne mogą być, ale szalona? Żeby mi tylko nie uciekła. Bo w końcu imię do czegoś zobowiązuje. Szczurze chwosty na horyzoncie. O, idą! Wyjazd powrotem! Natychmiast! Dobra! Krowy ocalone! No za skubańce, no. Mam nadzieję, że już teraz nie wyjdą. Oby. Jeszcze kawałek. Już, już. Jeszcze kawałek. Zbierzemy kogoś. Chyba słyszałem wilki. Albo może się przesłyszałem. Pełny żołądek i jadka. No. Zbierzemy kogoś. Natychmiast. I co teraz się będzie działo? Wali góra dziękować, Mirko znów uratować olbrzym. W zgodzie żyć z ludźmi musicie. Inaczej wieczne spory i waśnie nas czekają, Waliguro. Bywaj, przyjacielu. Honor rycerski. No, czyli olbrzymy ujarzmione. A tymczasem... Chyba wypadałoby wracać.
Dlaczego mi pokazuje na tą... Dlaczego mi na tamtą jaskinię pokazuje? A, wróć do maga. No. Taki wielki napis na ekranie, a ja go nie widział. Niech będzie. Czy ja mam was brać ze sobą? Nie. O tak. Jak Mirko będzie miał się bić ze smokiem, to jestem, i tak będzie musiał się bić sam. Więc was muszę tu zostawić w grodzie. I przy okazji bramę zamknę, bo cały czas jest otwarta. Tak trochę niebezpiecznie. Czekają do roboty. Oczywiście. A więc do jaskini. A, ja tamtej tarczy nie wziąłem. A, dobra. Nic się nie stanie. I tu ci gładko, panie, poszło. Z podziwu wyjść nie mogę. Cóż jednak, zbroja i hełm w twym posiadaniu. By cię jednak smoczy dech na wiór nie spalił, tarczy potrzebujesz. Wiele lat już w głębi labiryntu jest ukryta. Kości niejednego śmiałka tam spoczywają. Bądź ostrożny, panie, i czuwaj. Za mną, drużyno. Kolejna przygoda czeka. Czyli jednak. Czy nie to? Cholera. Jeszcze tarcza. No to smok musi jeszcze poczekać. Ja już miałem iść do gospody. Moment, bo ja znowu mam ograniczoną liczbę miejsc. Znowu muszę wybierać. I co dalej? Tak jakbym nie mógł ich wziąć wszystkich ze sobą, no. Wezmę czterech i resztę strzelców, no bo... Robi się. No bo co? Tak będzie najlepiej. Ale jeszcze ogarnę, czy mam wszystkie ulepszenia, ale wydaje mi się, że tak. Tu w sumie nie, ale to mi nie, tam nie jest potrzebne. Jestem. Aha. Ty masz tutaj największe doświadczenie. Chwila, miało być ich czterech, gdzie ten? Natychmiast! Tutaj, o, dobra. Ty masz tyle doświadczenia, ty masz też trochę. Ty też. A jakże? Ho, ho. I wy już w sumie nie macie. No to na Hibiu trafił. A nie, w sumie jeszcze Juranda mogę wziąć przecież. Do tego jednego, jak on się nazywa? Wszeciech. No dobra, niech będzie wszeciech. Rozkaz. A, brama zamknięta, otwierać. Ja już miałem iść do gospody. Pełny żołądek i jadka, to kocham. Nie wiem, ten hełm chyba nie jest lepszy, co? Raczej nie. Będzie jakaś rozruba. I tak już mam wszystko na maksa. Drużyna gotowa, możemy ruszać. Rzeknij, ja uczynię. Gotowy. Groty naostrzone. Nie inaczej, panie. No, to idziemy po smoczą tarczę. I mamy labirynt przeznaczenia. Cholera, już na wstępie? Co to za gryzmoły? Napisane jest... Labiryntu ścieżki, kręte i nieznane, nieprzezorne istnienie w mig będzie złapane. Wnet pochwyci śmierć tego, co za długo zwleka, jeno najdzielniejszych śmiałków nagroda czeka. No tak, ruszajmy. Zapinać portki! Nadchodzą! Nadchodzą, a tu plecki, cholera. Książę. Zaczęli robić. Wypatroszę hultajstwo. Zabić.
usług. Aha. Cholera, no ty... Coś to wróg. Czego was tyle jest? Już na samym starcie. Chwała rycerskiemu stanowi. Grzmocić wroga. Widzę wilkołaka. Cóż znowu? Ja pierdziele. Ogarnijcie się z tymi strzelcami. Na twe rozkazy. I raz, i dwa. Chwała rycerskiemu stanowi. Teraz powoli, bo muszę się rozejrzeć. To jest jakiś pierścień, ale to jest tylko dla magów. Aha, już słyszę jakieś pułapki. No, będzie ciężko. Zwłaszcza, że moi wojowie tutaj byli za bardzo obijani przez tych strzelców chędożonych. Nie próżnujmy, czas nagli. Ja nie mogę ich posłać do spania. Niech tak będzie. Bo nie chcą spać. Jest zbyt niebezpiecznie, żeby spać. I teraz pytanie. Dyscyplina. Nie, w sumie ja to zrobię inaczej. Ja to kurczę zrobię inaczej. Jestem gotowy. Rozprawimy się z nimi. Gdzie, durnie? Groty na ostrzu. Nie ruszać się. Opadam z sił. Cholera, no. Na psi ogon! Zbieram cięgi! Robi się. No jeszcze strzelają do niego! Au! Tym razem zabolało. Ja pierniczę. Dobra. Teraz są bezpieczni, tak myślę. Nie próżnujmy, czas nagi. Myślałem, że tu jakieś będą przyciski poukrywane. Dobra, pójdę sobie obrzeżami. Strzelają? Nie. Będzie jak każesz. Niech tak będzie. Tu coś jest. Aha. Tu jest jakiś kapłan. Ogarnijmy, o co mu chodzi. Wolę śmierć niż hańbę. Mirko, gdzie? O, tu ktoś jest. Witajcie, dziadku. Co tu porabiacie? Witaj, niespodziewany. Witaj. Mam tu swoją pustelnię. Nie wiesz, jak otworzyć tę bramę? Błąkać mi się przyszło jak nawi potępieńczej przed Welesa obliczem, a przejścia naleźć nie mogę. Wiem, młodzieńcze. Samem ją pozamykał, by mnie stwory z labiryntu wieczerzy daniem głównym nie wybrały. Jak ci jednak śpieszno z tego świata odchodzić, to tam w rogu dźwignię namacać możesz. Cholera, Mirko, jak ty się zachowujesz przed kapłanem? Ostro pogrywnie nadal. Kurde, no normalnie... Nie, to trzeba inaczej zrobić. Po prostu wyślę tam woja, żeby zrobił porządek i koniec. No nie, znowu następny leci. Skubańcy, no normalnie są tak upierdliwi. Oj, dolo, moja dolo. Jeszcze tego załatw. Do boju. Wróg nadchodzi. Oczywiście. Cóż znowu? Dźwignia. Oto dźwignia się rozchodzi. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale raczej nie ma szans, żebym gdziekolwiek przeszedł. Jeśli tu tego nie ogarnę. W każdym razie... Nie próżnujmy. Zrobię to inaczej. Mirko. Wróg się zbliża. O, niedźwiedziołak. Mirko, ty sobie staniesz tu przy bramie. Słucham. Miranda pośle na przycisk. Będę musiał to powoli ogarnąć. Dyscyplina. To lubię. A co ty? A, nie, wszystkie, dobra. Honorowo. Uczynię. Nie, kurde, Mirko. Przygotujcie dla nich kurhany. Nie wygląda to dobrze.
Teraz powinno być łatwiej. Bo wszystko się otworzyło. W każdym razie powinno być ciężej, no ale ja uważam, że łatwiej. Wtedy moja drużyna sama będzie mogła walczyć. No dobra, co tu jest za przemiana? W krowy. Widzę ich. O kurde. Strzyga. No to przejdę się tędy. Dyscyplina, to lubię. W każdym razie te podziemia chyba też by się opłacało ogarnąć. To też tam jest. Tu gdzieś pułapka jeszcze była. Posiłki, tutaj macie gdzie się uleczyć. Rozprawimy się. Wow, spokojnie, spokojnie. Ej, cholera jasna. Czego te pułapki są takie mocne? To jest przegięcie. Niech tak będzie. Rozprawimy się z nimi. No a teraz tu są te pułapki. Dlaczego wcześniej ich nie było widać? Twoja wola, panie. A gdybym tak posłał Mirka? Smutne wieści. Prawdziwy wojnik posiłki. Wojowałbym. Kurczę, szkoda tych włóczników trochę. A tych pieprzonych strzelców tu jest chyba więcej. Nie próżnujmy, czas nagli. Ho. Zgadzam się. Weźcie się, wyleczcie wszyscy. Rycerski jest najważniejszy. Macie się wyleczyć, a nie co wy tu odwalacie. Nie inaczej, pan. Cholera. Melduje się. Nie właź na tą pułapkę, bo cię kurczę. Rozkładam na części. No i w las. Nie, ja to pierdzielę, ja całą drużynę zostawiam z tyłu, na wypadek jakby faktycznie jakiś konkretny przeciwnik był. Bo ja nie zdzierżę tego całego wczytywania co bez chwilę. Wahania. Tak więc wyjazd mi tu na tyły, nie chcę was widzieć z przodu. No i gdzie on poleciał? Ja pierniczę, gościu! Każę ci tam iść, a ty lecisz do środka. No. Zrób tak jeszcze raz, to nie ręczę za siebie. Nie próżnujmy, czas nagli. Tak, jest. I tu macie stać i się nie ruszać. Nie czas na zbytki. Dobry pomysł. No. Jurand i Miryko pójdą sami, to ogarną. Aż rwę się, no. Niech tak będzie. Teraz. W sumie Miryko może sam by dał radę nawet. Rozkładam na część. Moja wola, panie. Walczę zawsze do końca. Uuu, niedźwiedziołak. Na twe rozkazy. Krzyk bojowy, wróg się będzie jak każesz. No kurde! Po cholerę żeście tu przychodzili. Jestem gotowy. Myślałem, że Mirka i Juranda dałem osobno. Przytnę to i owo. Co, teraz w las na pułapkę jakoś go nie zabiło. Jestem. Co to za czary. Rozkładam na części. Chyba rozwaliłem strażnika tego labiryntu. Bo zazwyczaj jak się mówi labirynt, to zawsze na myśl przychodzi Minotaur. A przynajmniej mi tak na myśl przychodzi. No co, będę musiał chyba zejść na dół. Wypatroszę hultajstwo. Nazywam się Mirko, książę. Czynię rycerską powinność. Uuu, dobra, trochę was tutaj przyszło. Kilku właściwie. Niech postanie się jedno porządku. Już wezmę posiłki. O, zbliżają się. Przeprowadzenie tej całej drużyny tutaj to by była udręka, naprawdę. Bo już widzę, co tu się będzie działo. Chociaż nie, ja w sumie tutaj i tak nie mogę przejść. No i dlatego są te podziemia. Bywajcie dzielni woje. Niech tak będzie. Ja i tak całą tą górę tutaj oblecę. Dobra, tutaj nie są krowy. Polać to. Dobra, tam nie będę się przejmował.
Ale jednak tego HP trochę mu zdjęło. Jurand, to weź sobie tego grzyba. Na twoje rozkazy. Oczywiście. Idą strzygi też. Czy ty strzygi... O, cholera! Co jest grane? Stawmy czoło. Przecież już... Przecież zawarłem pokój z olbrzymami. Waligura, oszukałeś mnie. Na pochybel nikczemnikom siłę i kość. Ja pierdzielę. Oczywiście. Ten miecz ucisza na zawsze. Dyscyplina, to lubię. No i pieprzony łowca. Wściekły mnie łotry. Obowiązki czekają. Cholera. Rozpłatam na części. Długo tak nie zdzierżę. Moja wola, panie. Stawmy czoło zdrajcom. Dobra, Jurand, weź sobie tego drugiego grzybka. Wróg nadchodzi. Jestem na Trygława. No tak, przecież na tej krowie trzeba stanąć. Chyba, że na potwory to nie działa. Chwila, moment. Gdzie lecisz, głupku? Tu masz stać. Jestem gotowy. No nie, musi stanąć jednak. Ja zawsze o tym zapominam. Do boju. Wróg nadchodzi. Uhuhu. Na pochybel nikczemnikom. Długo tak jest cierpię. To kolejna brama zamknięta. Brzydne to owo. Nawet ranny nie ustąpię pola. No i atakują. Skubańce. Idźcie stąd. Rozprawimy się z nimi. Potężnie. Jak? Wesprzyjcie. On jakoś naokoło tu przyleciał. Dyscyplina, to lubię. O rany. Co tu jest takiego? Ciężki miecz bitewny. Obowiązki czekają. Tutaj jest zębaty miecz. Aha, tutaj był ten pierścionek. No i myślę w tym miejscu zakończyć ten odcinek. Trochę labiryntu się odkryło. Wróg się zbliża. I właśnie wróg się zbliża, ale z wrogiem się rozprawimy następnym razem. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.